Pod skrzydłami aniołów, 16 grudnia, kiedy według wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł w udziale los, żeby wejść do przybytku pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. Wtedy ukazał mu się anioł pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Ewangelia świętego Łukasza, 1 rozdział, 8, 9 i 11 wersety.